Szanowni Państwo, Konfederacja nie zamierza kluczyć, tak jak to robią pozostałe partie opozycyjne w sprawie 800+. Przedstawiamy jednoznaczne stanowisko Konfederacji w tej sprawie. Nasi posłowie będą głosować przeciwko projektowi 800+. Uważamy ten projekt za szkodliwy, radykalnie się z nim nie zgadzamy. Nie zgadzamy się z polityką Prawa i Sprawiedliwości, którą rozpoczęło od samego początku w sprawie rozdawnictwa. Projekt 800+ będzie kosztował państwo polskie, polskich obywateli 64 miliardy złotych. To 24 miliardy więcej niż kosztowało 500+. Zwracamy się z pytaniem, jakie jest źródło finansowania projektu 800+, kto za to zapłaci, komu Prawo i Sprawiedliwość zabierze w podatkach, żeby zrealizować swój program, program, który jest jedynie kiełbasą wyborczą, żeby przekupić Polaków ich własnymi pieniędzmi. Nie zgadzamy się z zrobienia Polaków idiotów. Projekt 800+ tak naprawdę niewiele różni się od programu 500+, ponieważ siła nabywcza świadczenia 500+ spadła aż o 1/3 względem 500+, które było wprowadzane w 2016 roku w kwietniu. W związku z tym realnie Polacy dostaną jedynie 43 zł więcej niż dostawaliby w wyniku 500+ w 2016 roku. Jest to wynikiem oczywiście inflacji, wynikiem inflacji spowodowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie zgadzamy się z taką polityką rządu. Program 800+, trzeba też zauważyć, będzie stanowił aż 10% budżetu państwa. 10% budżetu państwa. Nasza filozofia zakłada, że im więcej w kieszeniach, tym lepiej, w związku z tym im mniej w budżecie, tym lepiej. Nie zgadzamy się z tymi propozycjami Prawa i Sprawiedliwości i proponujemy zamiast rozdawnictwa i zadłużania Polaków, podatników kolejnymi programami, które mają jedynie przekupić Polaków ich własnymi pieniędzmi, proponujemy niskie i proste podatki, które już wczoraj dr Sławomir Mentzen przedstawił i są do zobaczenia w internecie. Przekazuję głos posłowi Michałowi Urbaniakowi. Dzień dobry, szanowni państwo. No, zaczęła się licytacja. Z jednej strony PiS i ich nowy sztandarowy program, czyli 800+. A przypominam, jeszcze rok temu, kiedy lewicowcy mówili o tym, że należy zwaloryzować 500+ do 700 zł, to wtedy Jarosław Kaczyński mówił, że to jest postulat proinflacyjny. A teraz 800+, proszę bardzo, jednak nie jest proinflacyjny, jednak chcą taki postulat wprowadzić. Przypomnę tylko, że cała reszta sceny politycznej też się specjalnie od PiS-u nie różni. Babciowe i kredyt 0% ze strony Platformy Obywatelskiej. Szymon Hołownia mówił o dochodzie gwarantowanym, o wprowadzeniu euro, a także o tym, by likwidować gotówkę. No, a lewica mieszkania socjalne dla wszystkich. To jest, proszę państwa, jedna strona tej samej monety. Oni wszyscy są do siebie bardzo podobni w rozwiązaniach gospodarczych, jakie chcą proponować Polakom. PiS ma aktualnie politykę taką, że po nas choćby potop. To, co proponują, jest po prostu nieodpowiedzialne i jest zwyczajnym zadłużaniem Polaków. No bo skąd wezmą pieniądze na nowe programy socjalne? No, z kieszeni Polaków. No, mogą też je wydrukować, ale wtedy inflacja jeszcze bardziej przyspieszy, a podobno chcą z tą inflacją walczyć. No, przecież mamy stand-upy prezesa Glapińskiego co jakiś czas, który mówi o tym, że inflacja będzie niższa. Mamy dodatkowo jeszcze kilka innych absurdalnych pomysłów, które proponują pisowcy, jak na przykład projekt dotyczący kwestii autostrad. My się zgadzamy z tym, że już w podatkach płacimy za autostrady, ale przypominam, że zobowiązali się szybciej przy założeniach Krajowego Planu Odbudowy, że będą robić 1400 dróg, które będą płatne, więc w tym wypadku no, po raz kolejny pisowcy sami nie wiedzą, czego chcą. I wszystko w imię słupków wyborczych, wszystko w imię tego, by przekupić kolejną grupę Polaków po to, by te wybory jakoś tam
dowieść, by jakiś wynik na wybory dowieść. Tylko że zapominają o tym, co później. Zapominają o tym, że dobrobyt nie bierze się z socjali, że dobrobyt nie bierze się z tego, że ktoś komuś gdzieś dosypie, a komuś innemu zabierze, tylko właśnie z pracy. Z tego bierze się dobrobyt. Konfederacja jasno przypomina o tym, że no, już oszukali Polaków, choćby tym, jak wprowadzili kwotę wolną od podatku, zamiast wprowadzania kwoty, która realnie pomagałaby wszystkim, bo byłaby uzależniona od minimalnej krajowej, co postulowała Konfederacja, to tylko podwyższyli kwotę wolną od podatku uznaniowo, bo za chwilę znowu może wjechać Mateusz Morawiecki na białym koniu i powiedzieć: obniżam podatki i znowu jakoś się tam podniesie. Tylko że, szanowni państwo, to jest działanie krótkowzroczne. To jest działanie, które no, powoduje, że mamy inflację, jaką mamy, że wielu Polaków, robiąc codzienne zakupy, musi poważnie zastanowić się nad tym, co kupić. Musi poważnie zastanowić się nad tym, czy wybrać dla dzieci taki czy inny produkt, czy kupić jakieś dodatkowe owoce, czy może zostać tylko przy kaszy i ziemniakach. Tak, to są już, zaczęły się już takie dylematy wielu ludzi w Polsce. Dlaczego? Bo realnie produkty spożywcze wzrosły około 50% w ciągu ostatnich lat. Od czasu pandemii, bo PiS dosypywał pieniądze. Najpierw zamknęli gospodarkę, potem maksymalnie drukowali, teraz w zeszłym roku próbowali z tym jakoś tam niby walczyć, ale inflacja cały czas przyspieszała, a teraz jeszcze chcą wprowadzić kolejne rozwiązania, które będą de facto uderzać we wszystkich, bo jednym się trochę dosypie, a inni będą musieli za to płacić. To jest sposób na dzielenie Polaków. Jak już ten 500 plus jest, to nie należy go waloryzować, tylko należałoby dawać Polakom dodatkowe ulgi. I takie rozwiązania proponuje Konfederacja. Ten rząd musi odejść, bo zniszczy polską gospodarkę i nie będzie co po nich zbierać. Dziękuję. Czy są pytania? Dziękuję bardzo.